Czy można rozmawiać o kryzysie w pozytywny sposób? Okazuje się, że organizatorzy festiwalu PASI udowodnili, że można. 26 sierpnia w Pabianicach na Lewitynie odbył się festiwal PASI Pełnia Życia. Organizatorzy postanowili poruszyć trudny temat, o którym trudno jest mówić głośno. Ja powiem tylko w skrócie, że kryzys psychiczny to wiadomo, że depresja to są stany lękowe, to są choroby psychiczne, to są też to są takie sytuacje, kiedy na przykład jesteśmy po rozwodzie, kiedy straciliśmy bliską osobę, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy, że nasze dziecko jest chore. A jak wiecie, mój kanał ma właśnie pokazywać sposoby na walkę z kryzysem. I podobnie jak organizatorzy festiwalu, uważam, że realizacja PASI jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Na Lewitynie można było odwiedzić ponad 20 stanowisk, gdzie ludzie prezentowali swoje pasje, żeby ludzie przychodzący tam mogli znaleźć coś dla siebie, tą jedną, jedyną pasję. Podczas festiwalu były też panele dyskusyjne, gdzie zaproszeni goście opowiadali o swoich pasjach, o kryzysach, metodach walki z nim. Z każdego kryzysu jesteśmy w stanie wyciągnąć pozytywne emocje, pozytywne rzeczy i w zależności od tego, jak przejdziemy ten kryzys, jak pokonamy, ważne jest, że go pokonamy. Czy za własną pomocą, czy za pomocą innych ludzi, czy za pomocą naszej pasji. Ale ważne jest to, że każdy kryzys powoduje to, że jesteśmy silniejsi i jesteśmy w stanie innym pokazać, że ten kryzys jesteśmy w stanie przeżyć. Na dłuższą rozmowę z Marcinem Józefaciukiem zapraszam na mój kanał, odcinek wcześniej. Tam przepytałem go na temat właśnie kryzysu i jego metody walki z nim. Miałem okazję też się wtedy z nim przebiec 2 kilometry po łódzkim orientarium. Przebiegłem się też po Lewitynie podczas biegu i zdobyłem jeden z 200 medali, który był właśnie dla pierwszych 200 osób, a biegło nas tam, zabrakło tych medali, więc biegło nas tam kilkaset osób. Fajnie, mam nadzieję, że za rok zdobędę z drugiej edycji. Brawo, tak? Naprawdę gratuluję. Pierwszy! Bieganie, jazda rowerem, ostatnio układanie kostki Rubika, to są moje pasje i wiele osób pewnie też ma coś takiego, że nie, no powinniśmy mieć jedną pasję, jak tak, słomiany zapał, raz robisz to, a może to jest multipotencjał? Ostatnio natknąłem się na fajny wypowiedź Radka Kotarskiego, zobaczcie kawałek, a po obejrzenie całego filmu polecam, link zostawię oczywiście w opisie na cały wywiad. Chyba chciałbym o tym powiedzieć ze względu na to, że zupełnie przez przypadek usłyszałem wątek, który w 37 roku mojego życia absolutnie zmienił
wszystko, co do tej pory myślałem o sobie i bardzo mi pomógł, więc być może ktoś, kto będzie to oglądał, a wiem, że docieracie do wielu osób, pomyśli sobie, wow, rzeczywiście, to dobrze, że ja to usłyszałem. Jak jesteś dobry we wszystkim, to jesteś w niczym, no, masę takich rzeczy. No i moje życie w ostatnich latach dążyło do tego, okej, jakby skup się w końcu, zrób jakąś taką jedną rzecz, która będzie tą twoją rzeczą. Ale okazuje się, że są po prostu ludzie, którzy mają inaczej ozwojowany układ nerwowy i oni nie są w stanie wytrwać w tej jednej określonej rzeczy i mają masę cech charakterystycznych, które je łączy te cechy, te osoby. I jakby endgame tego wszystkiego jest taki, żebyś się nie biczował, że to nie jest koniecznie taka jedyna słuszna droga pod tytułem, że musisz odnaleźć taką jedną dziedzinę. A mi się zawsze wydawało, że muszę to zrobić. Nie musisz. Taka prawda. Więc polecam zapoznać się z resztą całego wywiadu. Polecam też śledzić losy wspaniałych ludzi jak Wilcza Paczka czy Marcin Krebs, który zachęca, aby... Dajcie znać znajomym na fejsie, na Instagramie, na Messengerze, że tu się coś fajnego dzieje. No i dzięki temu jest szansa, że jeżeli będziecie to rzeczywiście publikować na swoich mediach społecznościowych, to na przykład za rok odbędzie się kolejna edycja. Za co bardzo mocno trzymam kciuki. Pamiętajcie, kryzysowi precz. Dobrze, nie